Dzień dobry Państwu. Wprawdzie siła naszych obrazów trochę zbladła przy sile rzeźby, ale będziemy się starały przekonać Państwa, że warto naszą wystawę oglądać. Zanim opowiemy o samej koncepcji, o tym, co można zobaczyć, o głównych problemach, chciałbyśmy krótko opowiedzieć o samej inicjatywie, międzynarodowej inicjatywie, która zrodziła się kilka lat temu, kiedy francuska dyrekcja Louvre-Lens, pani Marie Lavandier i pan Luc Pirala Heng Wong przyjechali do Warszawy w taką studyjną podróż z pomysłem właśnie zorganizowania na północy Francji. Tutaj widzą Państwo na tej mapce, może z daleka nieczytelny czerwony punkt, to właśnie maleńka miejscowość Lens. W regionie, w którym pomiędzy 1919 a 1929 rokiem znalazło się prawie 300 tysięcy Polaków. Wielu potomków tej dwudziestowiecznej, górniczej z reguły emigracji żyje tam do dzisiaj. Do dzisiaj ten polski sentyment jest czytelny. Ten pomysł był więc w pierwszym rzędzie pewnego rodzaju ukłonem w stronę lokalnej ludności, ale zarazem zbiegło się to ze stuleciem podpisania konwencji o wolnej migracji pomiędzy Polską a Polską, która właśnie dopiero co odzyskała niepodległość, a Francją, a zarazem wpisywało się to w obchody polskiego jubileuszu odzyskania niepodległości. Ten program wydarzeń niepodległościowych rozpisany został na kilka lat. Szybko jednak okazało się, że ten pierwotny taki pomysł upamiętnienia tego lokalnego środowiska rozrósł się do wielkiej wystawy, która chyba samych organizatorów zaskoczyła, w tym sensie, że rozpoznali terra incognita, jaką dla nich było malarstwo polskie. Nasi koledzy nie tylko zachwycili się twórczością Malczewskiego, Ruszczyca, Krzyżanowskiego, Matejki, ale jakby zrozumieli także, że jest to sztuka w pełni europejska. I na tym w dużym stopniu też polega pewnego rodzaju nowość rozumienia naszej rodzimej sztuki, którą często wtłaczamy tylko w taką właśnie wykładnię patriotyczną, rodzimą, lokalną, patrząc na nią jakby od środka, od tych powinności wewnętrznych, a zapominając o tym, że wielu z tych artystów, jak Jan Matejko, to były po prostu gwiazdy w XIX wieku, uznawani, rozpoznawani, honorowani, że byli to twórcy, którzy rzeczywiście mobilizowali europejską opinię publiczną, przypominali o tak zwanej sprawie polskiej. Iwona, może coś dodasz? O. Ja teraz może szybciutko wytłumaczę Państwu, co na tych obrazkach tutaj widać. Otóż po lewej stronie na dole jest makieta Muzeum Louvre w Lens. Otóż jest to bardzo ciekawa inicjatywa polityczno-społeczna, właściwie też taka skierowana przez władze francuskie na regiony, które są trochę zaniedbane, zarówno, jeśli byśmy tak powiedzieli, od strony kulturowej, a które z uwagi na zmiany gospodarcze są, czy były regionami dość ubogimi. I tutaj to jest region górniczy, to wszystko razem z Belgią stanowi całość. I na terenach kopalni, tam gdzie na tej makiecie widać, tutaj jest taka
po środku u góry taka kępka drzew, kiedyś było wejście do kopalni. I na tym dość dużym terenie powstało nowoczesne muzeum, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o architekturę. W zaznaczonym na czerwono kółeczku jest właśnie pawilon wystaw. Po środku jest taka część, wielki hol, gdzie znajduje się i księgarnia, i różne takie miejsca, gdzie spotykają się osoby różnej też aktywności, oraz kawiarnia. Natomiast prawy pawilon między takim wysokim a właśnie tą częścią holu, to jest galeria stała, bo dyrekcja Louvru, Louvre Paris, przyjęła taką zasadę, że wystawa, że Muzeum w Louvre-Lens prezentuje zmienianą dwa razy do roku kolekcję Louvru ze zbiorów Louvru paryskiego, gdzie od Mezopotamii do 1850 roku wybierane są różne dzieła. To nie jest tylko malarstwo, jak Państwo widzicie, ale to jest rzeźba, to jest rzemiosło, to jest i to jest taka wielka przestrzeń, która ma 2500 metrów kwadratowych. A przestrzeń wystawiennicza, w której odbywała się jak możemy powiedzieć, nasza wystawa, to jest 1500 metrów i jednocześnie, 1800 metrów kwadratowych i jednocześnie na tej całej wielkiej tutaj przestrzeni został założony ogród, który jest takim ogrodem naturalnym, na takim terenie troszeczkę pofałdowanym, gdzie od czasu do czasu nawet są takie ślady, że pod spodem był węgiel, czy jest nadal węgiel. To jest zresztą też takie nowatorskie, można powiedzieć, założenie. I to muzeum mniej więcej średnio w roku odwiedza ponad 600 tysięcy osób. Z Paryża jest mniej więcej pociągiem jakieś półtorej godziny, nawet może mniej. Ten projekt był efektem fantastycznej międzynarodowej współpracy. Tutaj w środku widzą Państwo wicedyrektora i kuratora, współkuratora naszej wystawy, pana Luca Pirale. Nie ma na zdjęciu Marie Levandier, ale jest także nasz asystent Wojciech Głowacki. I bardzo mocno chcemy podkreślić, że we wspaniałej atmosferze powstawała ta koncepcja takiej właśnie dyskusji, sporów, trudnych czasami wyborów, bo to, co było interesujące czasem z naszej perspektywy dla francuskich kolegów, było zbyt banalne albo oczywiste. Tutaj mam na myśli często naszych wielkich artystów przełomu XIX i XX wieku, jak Józef Pankiewicz, bez którego trudno sobie wyobrazić rozwój sztuki polskiej w XX wieku, rozwój polskiego koloryzmu. Ale dla francuskich odbiorców był to artysta zbyt mocno zanurzony, zakorzeniony w takim już kosmopolitycznym malarstwie początków XX wieku. To, co było interesujące, co podkreślali Francuzi na początku, to tak silne akcentowanie problematyki narodowej polskiej w XIX-wiecznej sztuce, pomimo tego, że państwa nie było na mapach. Jak się okazało, w podręcznikach francuskich do szkół na wszystkich poziomach nie ma ani słowa o Polsce, ani o Chopinie, ani o Solidarności. I było to jakby podwójnie trudne zadanie, żeby opowiadać z jednej strony o nieznanym polskim malarstwie, ale zarazem o skomplikowanej polskiej historii, tak dynamicznej. A to XIX-wieczne malarstwo odwołuje się przecież do wielkich dziejów Rzeczpospolitej, obojga narodów, i tutaj znowu spiętrzają się te problemy, żeby wyjaśnić, co to był za twór. I to też było jakby szokujące dla
publiczności francuskiej, że ta pierwsza Rzeczpospolita była tak potężnym państwem. Więc w pewnym sensie, my taką podwójną robotę musiałyśmy wykonać wespół właśnie z kolegami z działu edukacji. Tutaj chciałabym zasługi Urszuli Król z naszego muzeum przypomnieć, która współpracowała właśnie na tym poziomie tak wypracowania edukacyjnego komentarza. Wystawa koncentrowała się we Francji wokół zagadnienia, można powiedzieć, tej polskości, tego tworzenia narodowej świadomości, chociaż pojęcie narodu jest no, trudne w zdefiniowaniu w realiach tak XIX wieku, kiedy Polski nie było, jak i tej właśnie historii państwa polskiego, które no, ze swojej natury już w nazwie tak odwoływało się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale zarazem no, zamieszkujących te ziemie rozmaitych grup etnicznych, wyznaniowych, różnych kultur. Z jednej strony pojawia się w podtytule tej wystawy Polska, zobrazować ducha narodu, ta kategoria narodu, ale po francusku to jest une nation, tak jakby nie konkretny tak naród, tylko właśnie budowanie dopiero tego narodu, który w XIX wieku potrzebował wspólnych symboli, wspólnych właśnie budujących dopiero te więzi. I to dotyczy nie tylko różnych grup kulturowych, ale także różnych warstw społeczeństwa polskiego, bo mówiąc o narodzie, o powinnościach artysty, o jakimś takim obywatelskim wyobrażeniu misji malarstwa, dotykamy przede wszystkim no, pewnego programu, który był wpisany w tę oświeconą warstwę szlachecką, która zyskiwała tę świadomość, narodową, czy może inaczej, dla której takim silnym bodźcem dla pogłębiania tej świadomości narodowej i budowania właśnie tego poczucia był upadek Rzeczpospolitej pod koniec XVIII wieku. To był szok dla ówczesnych elit. I od tego właściwie rozpoczynamy narrację naszej wystawy, tak we Francji, jak w Polsce, gdzie akcent przeniesiony jest w podtytule na siłę obrazu. A to dlatego, że chcemy polskiej publiczności bardziej opowiadać nie o historii, którą zakładamy trochę lepiej znamy, ani o historii malarstwa, tylko właśnie o takiej perswazyjnej, mitotwórczej, konsolacyjnej roli obrazów i zarazem roli artysty w wymyślaniu tej tradycji. Tutaj odwołuje się do takiego anglosaskiego pojęcia, anglosaskiej historii inventing traditions, bo to właśnie wspólne symbole, figury budują to poczucie wspólnoty, a więc pewnego rodzaju duchowe czynniki, a nie tylko materialne, jak przynależność do tej samej ziemi, to poczucie narodowe dają. I to był pewien proces, który przebiegał przez cały XIX wiek. Tym symbolicznym momentem otwierającym całą wystawę i zarazem najważniejszym obrazem w pewien sposób staje się upadek Polski, czyli rejtan Jana Matejki. Po pierwsze dlatego, że pokazuje tę wielką narodową ranę i traumę upadku Rzeczpospolitej, co tłumaczy tak wielkie zaangażowanie sztuk plastycznych właśnie w to budzenie narodowego sumienia. Po drugie dlatego, że Jan Matejko był jednym z najważniejszych europejskich akademickich artystów, a jego dzieło nagrodzone złotym medalem na wystawie
wystawie powszechnej w Paryżu w 1967 roku, wywołało burzę zarówno w Polsce, jak i we Francji, jako właśnie dzieło niezwykle krytyczne, rozrachunkowe, podejmujące refleksje nad narodową winą, co jak wiadomo skłaniało ówczesną krytykę do stawiania zarzutów artyście, że wykorzystuje tragedię narodową dla własnej popularności, czy jak patetycznie zwracał się do Matejki publicznie Józef Ignacy Kraszewski, nie godzi się policzkować trupa matki. Tą matką jest oczywiście ojczyzna, więc mamy do czynienia z wielkim dziełem sztuki, sugestywnym, właśnie ekspresyjnym, naładowanym emocjami, świetnie zaaranżowanym, czego dowodem jest także ten akademicki laur, nagroda na salonie, a dzieło kupił cesarz austriacki Franciszek Józef, a z drugiej no, ta sprawa polska, sprawa narodowa wybrzmiewa tutaj z wielką siłą. Jeśli chodzi o kompozycję wystawy i cały program nasz, we Francji zostało to w ten sposób, jak Państwo widzicie, zaaranżowane, że przez taką ażurową ścianę z napisem Pologne, która nawiązuje no, do właściwie łowickich motywów ludowych, wchodzimy od razu na obraz Matejki. Ale też do wystaw światowych. Tak. I tutaj jeszcze była wcześniej takie dwie kieszenie, w których właśnie była pokazana mapa, jak zmieniały się granice Rzeczpospolitej w ciągu trzech zaborów oraz jak dzisiaj wyglądają granice Polski. I tak samo na obecnej tutaj wystawie w Muzeum Narodowym no, uważałyśmy, że bez obrazu Jana Matejki, tego obrazu Jana Matejki nie mamy co próbować pokazać Państwu tej wystawy, bo naszą myślą mogłybyśmy tę wystawę poświęconą sile obrazu zupełnie inaczej ułożyć, zbudować, wybrać inne rzeczy, ale postanowiłyśmy właśnie spróbować jakby odtworzyć w pewien sposób układ i to nam się, wydaje mi się, że nam się to udało, tak jak to było w Lens, ale też jesteśmy zobowiązani, no nazwijmy to prawami autorskimi, wraz z dwojgiem francuskich kuratorów, z którymi ten nasz układ tutaj był uzgadniany. No i tak samo w tej części pierwszej i we Francji, i w Lens, i w Muzeum Narodowym jest część Interregnum, w której oprócz obrazu Matejki jest jeszcze Melancholia, a na ścianie tutaj też tak śmieszny taki skrót. Bo to jest nasza wystawa. A bo to jest nasza. To znaczy warszawska, tak. A to jest nasza, także jak Państwo widzicie, nawet kolory starałyśmy się powtórzyć tak, aby, no, nazwijmy, ta atmosfera była podobna, zbliżona do tego, co we Francji. Tutaj ten pierwszy rozdział nazwałyśmy Interregnum, dlatego że no, Państwo doskonale wiecie, tytuł Interrexa otrzymał Matejko w 1878 roku w Krakowie, będąc, można powiedzieć, u szczytu sławy po namalowaniu bitwy pod Grunwaldem i wtedy wręczono mu to berło Interrexa. Stąd też tę tradycję jakby no, przedstawiania narodu, czy też wydobywania jakichś narodowych traum, sięgania po narodową historię i wracania do pewnych momentów kontynuował Malczewski i Wyspiański. To jest właśnie nasza wystawa tutaj z Melancholią. No, ja tu jeszcze raz podkreślę, że bez wsparcia Fundacji Raczyńskich, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego w Warszawie, my byśmy tej wystawy nie mogły zrobić tylko z naszych zbiorów. I my do tej części poświęconej Interregnum włożyłyśmy pastele Wyspiańskiego, które do Francji, jak wiadomo, z uwagi na technikę nie mogłyśmy dołączyć. Dlatego włączyłyśmy Wyspiańskiego, no bo
to już jest ten, mówienie o historii, ale troszeczkę inaczej. Państwo doskonale znają, to jest cykl widoków rysunkowych na kopiec Kościuszki, malowane od tak na przełomie pod koniec 1904-1905 roku i potem jeszcze do śmierci artysty, gdzie namówiony przez Mangę Jasińskiego malarz zabrał się za pokazywanie no, tych widoków w różnych porach dnia. To jest też odzwierciedlenie jego własnych uczuć. Ja nie będę, my tu z Agnieszką zawsze podkreślamy, że te pastele mają też wymiar, że to jest też malarstwo historyczne, czy opowiadające o historii, dlatego że to jest koniec 1904-1905 w polskiej historii. To jest bardzo ważny moment, bo jest klęska armii rosyjskiej na Dalekim Wschodzie w wojnie rosyjsko-japońskiej. To jest również rewolucja 1905 roku w zaborze rosyjskim i tu włączając właśnie w samej Rosji i w zaborze rosyjskim, co też zmienia w ogóle układ sił politycznych. Stąd ta pierwsza część jest takim jakby wejściem, można powiedzieć, w tę tematykę właśnie tej siły obrazu, gdzie to nie jest tylko obraz od tak, tylko to jest obraz wszystkiego, obraz narodu, obraz kraju, to jest obraz duszy artysty, to są te nasze, w pewien sposób nasze narodowe traumy. Pokazujemy tutaj no, niebywały zestaw obrazów i aczkolwiek pewnie w komunikowaniu wszystkich wystaw pisze się o arcydziełach, to w tym wypadku nie jest to jedynie hasło reklamowe. Naprawdę zgromadzone tutaj obrazy mają i taką wartość właśnie mitotwórczą, ale zarazem to jest kanon polskiej historii sztuki i w sensie symbolicznym, i w sensie czysto plastycznym. Tutaj ta siła obrazu przemawia z wielką mocą, niezależnie od tego, jakich treści dopatrujemy się w tych dziełach. To są obrazy bardzo silnie zakorzenione w polskiej wyobraźni, w polskiej uczuciowości, takie, które właśnie organizują naszą pamięć zbiorową. I dlatego bardzo często pojawiają się w podręcznikach, ale dopiero w zasadzie w tych kontekstach, dopiero z odpowiednim komentarzem jakby rozumiemy, że w realiach XIX wieku one rzeczywiście oddziaływały potężnie, że malarstwo przejęło rolę wielkiej romantycznej literatury, że dzieje narodowe były często wprowadzane w pewnego rodzaju sferę sakrum, że żywe były do końca XIX stulecia idee mesjanizmu spod znaku Adama Mickiewicza, ideę palingenezy, że wielkim spadkobiercą słowackiego miał być Stanisław Wyspiański. Ten zaklęty krąg polskości, tych polskich wątków, nawet jeśli te mity są często dekonstruowane pod koniec XIX wieku, jest ciągle tworzywem sztuki rodzimych artystów, także tych, którzy próbowali wyzwolić się spod tego ciężaru, jak wielcy uczniowie Jana Matejki, Stanisław Wyspiański czy Jacek Malczewski. Po tej symbolicznej sferze interregnum wkraczamy w przestrzeń mitologii narodowej. To wielki rozdział poświęcony malarstwu historycznemu, prezentacja takich chwalebnych momentów w dziejach Rzeczpospolitej. Nie chodzi tutaj znowu o jakiś chronologiczny układ wydarzeń czy rozwój polskiego malarstwa, ale raczej o podkreślenie trwałości pewnych wątków narracji w sztuce polskiej, a zarazem no, świetności także polskich artystów występujących nieustannie na międzynarodowych ekspozycjach, nagradzanych, tak jak pisał jeden z francuskich krytyków, Maxime Ducamp, który zresztą właściwie jako jeden z nielicznych rozpoznał czy zrozumiał temat
jakim jest upadek Polski Rejtan, bo byli krytycy, którzy pisali, że Tadeusz Rejtan to po prostu pijak, który przepuścił fortunę na zabawach w hazard, czego symbolem miał być toczący się po podłodze pieniądz. To właśnie ten francuski krytyk Maxime Ducamp napisał: sztuka Matejki Rodakowskiego jest dowodem na to, że jeszcze Polska nie zginęła. I to malarstwo miało taką też pokrzepiającą moc, tak przypominania o tych triumfalnych momentach, a zarazem no, było sposobem unikania trudnych tematów współczesnych w warunkach przecież szalejącej cenzury, zwłaszcza w zaborze rosyjskim. Proszę Państwa, no, my może trochę za bardzo żeśmy się rozgadały w tej początkowej, na tych początkach tej naszej prezentacji. To, co Agnieszka mówiła właśnie, kiedy wchodzimy w ten obszar mitologii narodowej, tutaj są dzieła na jednej i na drugiej wystawie doskonale Państwu znane. Ja podkreślę tylko to, co też mówiłam we Francji i tutaj, że oczywiście w pewien sposób inną rolę pokrzepiającą, jak Agnieszka mówi, pełniły te wielkie, czy czasami mniejsze kompozycje historyczne, ale one całkowicie mieszczą się w kanonie sztuki europejskiej. To zresztą francuska krytyka błyskawicznie wychwyciła i coś, co jest, można powiedzieć, bardzo znamienne, że kiedy przegląda się katalogi wystaw mniej więcej od lat 70. XIX wieku, czy to w Berlinie, czy to w Paryżu, czy w Monachium, wszędzie są polscy artyści. Oni nawet czasami mają przynajmniej napisane artysta polski. Nie podkreślano na przykład, z jakiego pochodził zaboru. I można powiedzieć, że ta sztuka kraju, który nie istniał, ona istniała na arenie międzynarodowej. Te obrazy były kupowane, był na nie duży rynek. Wyszła niedawno taka monografia, nie pamiętam autora, nie ma jej zresztą w Polsce, Francuza, który zbiera całe malarstwo historyczne na francuskich salonach w XIX wieku. I wystarczy zerknąć do indeksu, żeby zobaczyć, jak duża była tam ilość artystów polskich i jak wiele dzieł zaginęło. To znaczy, my po prostu kompletnie nie wiemy, co się z tymi pracami stało. I to jest też dowód jakby na to, że my może czasami niepotrzebnie mamy, czy mieliśmy jakieś kompleksy, że a to nas tam nie pokazują, a to nie docenią, a to coś. Otóż wiadomo, że dla artystów w latach, mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku, najważniejszym miejscem był salon paryski, potem dwa salony, potem inne salony, które tam były. To było coś, co jakby no, dawało temu artyście i chleb konkretny, zamówienia oraz jednocześnie on odpowiadał też na zamówienia artystyczne, jakie otrzymywał. Stąd ta w naszej tutaj polskiej wersji ta część poświęcona mitologii narodowej jest siłą rzeczy trochę mniejsza niż we Francji, żeśmy pokazywały, dlatego że no po prostu tam miałyśmy więcej miejsca i może bardziej trzeba było o tym mówić. A potem kolejna nasza opowieść, to zresztą na prośbę kolegów z Francji zasygnalizowałyśmy o wątku, jakim była epoka, inaczej te polsko-francuskie relacje w okresie Napoleona oraz sprawa formowania się specyficznego gatunku malarstwa takiego historyczno-rodzajowego, no, który powstał we Francji, który rozprzestrzenił się na całą Europę, a takim koryfem
koryfeuszem tego był Paul de la Roche. Stąd tutaj na tej wystawie pokazujemy właśnie i kwestie polsko-francuskich relacji i trzeba, i to samo na naszej warszawskiej wystawie. We Francji to było jeszcze dodatkowo dużo takich natury historycznej komentarzy, gdzie na przykład powiedziałyśmy, że 100 tysięcy polskich żołnierzy brało udział w wojnach napoleońskich i że ten wkład Polski, polskiej krwi był zupełnie nieprawdopodobny. Tak samo właśnie jak tutaj te związki polsko-francuskie, gdzie tu jest obraz, po lewej stronie obraz Paula de la Roche'a sprowadzony z Luwru, a po drugiej stronie są polskie dzieła Jana Matejki i Zimlera. Oczywiście te wątki napoleońskie, ta wielka legenda jest także bardzo silnie osadzona w literaturze, tak, od Mickiewicza poczynając, na którego paryskich wykładach w Collège de France z literatury słowiańskiej bywały tłumy. Pamiętamy też o tym, że w hymnie polskim znajduje się fraza dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, jak się śmiejemy. Może nie był to do końca dobry przykład, ale jednak Napoleon no niemalże wpisał się do polskiego kanonu tak bohaterów narodowych. Jeszcze chciałam tylko zwrócić uwagę, że wbrew temu, co mówiłam przed chwilą, że oglądamy tutaj arcydzieła emblematyczne, ikoniczne, znane z podręczników, to często są to też obrazy, których Państwo nie znają, jak ten wielkoformatowa bitwa pod Raszynem, która nigdy w naszej galerii nie była pokazywana, Wojciecha Kossaka. Niektóre z obrazów przeszły dzięki tej wystawie, na okoliczność tej wystawy, wielką konserwację i tak jest z Wojną Kokoszą Henryka Rodakowskiego, którą w nowym świetle Państwo przy pełnym blasku kolorów zobaczą. Czasem to są także obrazy z prywatnych kolekcji. Kilka takich płócien znalazło się na wystawie lub w kilku wypadkach także magazynowe, na nowo można powiedzieć odkrywane. Na francuskiej wystawie wielki obraz z Luwru dzieci króla Edwarda Paula de la Roche'a został zestawiony z dziełem Józefa Zimlera o tym samym tytule. W Warszawie zobaczą Państwo już tylko kopię Zimlera, która nie ustępuje w niczym dziełu jednemu z największych akademików francuskich, który, jak mówiła Iwona przed chwilą, no, rozwinął ten gatunek tak rodzajowo pojmowanego malarstwa historycznego. I takim przykładem jest na przykład Matej Zygmunt August i Barbara. Scena, która odnosi się do dziejów Rzeczpospolitej, ale zarazem wątek romansowy do pewnego stopnia sensacyjny, bo oto na portrecie na ścianie złowrogo spogląda królowa Bona, która wedle legendy miała być odpowiedzialna za otrucie pięknej Barbary, wielkiej miłości ostatniego z Jagiellonów. Znowu, jest to europejski nurt malarstwa, w którym polscy artyści jakby w pełni uczestniczą. I potem po tej wielkiej prezentacji dawnych dziejów, pewnych wyobrażeń na temat wspaniałej przeszłości, konfrontujemy widza z różnymi językami opowiadania o wydarzeniach powstania, o tych doraźnych, politycznych wydarzeniach, które miały miejsce w roku 63, ale także bezpośrednio po powstaniu styczniowym. To odsłona francuskiej wystawy. Części, w której no, taką kluczową rolę zyskuje cykl Artura Grottgera Polonia. W oryginale, jak pamiętamy, były to rysunki, kartony przenoszone w inne media.
w naszym wypadku są to heliograwiury, ale właśnie Artur Grotger ze swoim takim późnoromantycznym, patetycznym językiem, snujący narrację o powstaniu styczniowym, jakby z perspektywy zwykłej rodziny, zwykłego bohatera, a nie wielkiego wodza, hetmana, przemawiał z wielką siłą do Polaków. To był ten artysta, który właśnie wszedł pod strzechy. Pamiętajmy, że mówimy o drugiej połowie XIX wieku, kiedy no, reprodukcja ma ogromne znaczenie w przenoszeniu pewnych wzorów. Obok tego jeszcze późnoromantycznego języka, naturalistyczne przedstawienia Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana Gierymskiego ze słynnym Patrolem powstańczym. Dzieła, które wydają się pozbawione narracji, sztuki, konwencji, ale jest to no, intencjonalnie zastosowana strategia artysty, który w ten sposób budował wrażenie takiego reportażu powstańczego. Sam zresztą Gierymski, jak pamiętamy, brał udział jako 17-latek w powstaniu styczniowym, prawdopodobnie na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. I tu w tym jednym z najpiękniejszych krajobrazów także polskich niezwykła scena ze zwiadowcami. W tym samym duchu tę katorgę zesłańców prezentował Jacek Malczewski, przepraszam, tak, Jacek Malczewski, choć ten sam artysta do wydarzeń powstania odnosił się także w takim no, symbolistycznym idiomie. I tutaj przywołam jego cykl Ellenai, w naszym wypadku dzieło już z początków XX wieku, o niezwykłej kompozycji, niezwykłym kolorycie, niezwykłym takim właściwie dantejskim przesłaniu tego wyobrażenia piekła, białego piekła, zaśnieżonego piekła, jakim była Syberia. Bo jak wiadomo, kanwą dla tego cyklu obrazów jest poemat pisany prozą, czyli Angeli. Jak pracowałyśmy nad tą wystawą, francuski kurator Luc Pirard ogromnie się zainteresował, naprawdę to nie są jakieś słowa na wiatr rzucane naszą historią, naszą tradycją i literaturą. I zainteresował się właśnie słowackim i znalazł, że słowacki, pisząc o Angelim ten swój dramat, wzorował się na dramacie Alfreda de Vigny Elloe, który był napisany około lat 20. XIX wieku. I ten dramat, o czym historycy sztuki, co mnie bardzo zdziwiło, nasi zajmujący się Malczewskim, jakby nie stwierdzili, a literaturoznawcy nasi błyskawicznie wyłapali, że źródłem jakby pierwotnym fascynacji Słowackiego był właśnie romantyk francuski, romantyk zresztą bardzo wybitny, Alfred de Vigny. I tutaj no, przechodzimy do następnej części. Te obrazy, które Państwu pokazywałyśmy w tej części właśnie dramatu narodowego, w dużym stopniu powtórzone na tej wystawie. Natomiast teraz i na jednej, i na drugiej wystawie, jak Państwo zobaczycie, powtarzamy też koloryt ścian. To jest nasza wystawa, a to jest wystawa francuska. Koledzy z Francji zbudowali właśnie taką nawet specjalną konstrukcję, gdzie po schodach wchodziło się na rodzaj takiej antresoli, gdzie z pierwszego, nazwijmy to, wyższego pułapu można było oglądać te obrazy. I one, i tutaj
zastosowaliśmy, można powiedzieć, no taki dość niekonwencjonalny sposób opowiadania o sztuce polskiej, o Polsce. Mianowicie zgrupowaliśmy najróżniejsze zagadnienia, nazwijmy to. Tu w tym wypadku są i artyści, i tradycja sarmacka, i portret Matejki, i Żydzi polscy, czy też Żydzi mieszkający na terenie Rzeczpospolitej. Miałyśmy też robotników, chłopów Gierymskiego, a więc można powiedzieć różne odcienie od mniej więcej lat 40. XIX wieku po przełom początek XX w przypadku portretów Boznańskiej. Chodziło nam przede wszystkim o to, że zestawienie tych dzieł pokazuje bogactwo i różnorodność, to co Agnieszka za każdym razem podkreśla, tych ziem polskich, które jak wiadomo były, na których zamieszkiwali i Polacy, i Litwini, i Rusini, i Żydzi, i Tatarzy, i najróżniejsze, i Niemcy, mniejszości. W związku z tym chciałyśmy, i Francuzi zresztą błyskawicznie to też zrozumieli, że wielkim jakby takim atutem, ale też niesłychanie ważną sprawą jest to, że i w sztukach plastycznych, i w literaturze, i w publicystyce, i wreszcie w polityce, ten aspekt wielokulturowości Rzeczpospolitej i też roli, jaką artysta odgrywał w opowiadaniu o tym narodzie zróżnicowanym, jest niezwykle istotny. My tutaj też w jednym i w drugim wypadku dołożyłyśmy strajk Lenca, ponieważ uważamy, że to jest jeden też z ważniejszych, kluczowych obrazów. I nie chodzi tylko o wymiar jakby artystyczny, ale też o przesłanę ideologiczną. O tu właśnie znany Państwu strajk. To jest oczywiście nawiązanie do wydarzeń 1905 roku, które ukształtowały. I Aleksander Gierymski, bo my podkreślałyśmy też i w wywiadach naszych dla różnych pism francuskich, telewizji, bo bardzo dużo tego było. Mamy takie po prostu knigi, można powiedzieć, zebrane tych informacji. 250 recenzji, z tego między innymi bardzo wnikliwe analizy obrazów, na przykład cały kilkustronicowy artykuł o niczym innym jak o melancholii Malczewskiego z całym komentarzem, aparatem, i także miałyśmy wywiady zarówno do prasy takiej lokalnej, jak i do fachowej, i więc można powiedzieć, że ta Polska tam wybrzmiała. I za każdym razem, polska sztuka, za każdym razem podkreślałyśmy też, że tu w naszej tradycji, z uwagi na bardzo duży odsetek ludności narodowości żydowskiej, czy która miała warunki i mieszkała tutaj na terenie Rzeczpospolitej, podkreślałyśmy też zawsze szerzej troszeczkę ten aspekt, tak, żeby wytłumaczyć, skąd na tych ziemiach się tylu wyznawców wiary mojżeszowej tu u nas znalazło, jak wyglądało w pewien sposób ich życie. Ale też posługujemy się, Państwo mają możliwość zobaczenia, najlepszymi dziełami, jakie są w naszych zbiorach, no bo Aleksander Gierymski, Święto Trąbek, a jednocześnie ten sam Aleksander Gierymski, który jeździł do Paryża, korzystał z wzorów francuskich, który zainteresował się tym innym kolorem, trochę inną kreską, i który cały czas komentował, zastanął jakby rzeczywistość, oczywiście od strony artystycznej to komentował. I co my w obydwu wypadkach pokazujemy? Tak, tutaj na pozór może się wydawać, że to jest taki prosty zbiór tak znanych obrazów, ale ja mam wrażenie, że my tutaj strasznie trudne kwestie próbujemy podejmować na tej wystawie. To znaczy, jakie są te właśnie kody
polskości, bo na pewno najważniejszym czy podstawowym kodem jest ten model sarmacki, powiedzielibyśmy rycersko-szlachecki, męski, patriarchalny, bohaterski. Notabene do tego sarmackiego mitu odwoływała się tak szlachta polska, jak litewska i ruska, więc tutaj znowu się wyłamujemy z takiego wąskiego etnicznego rozumienia pojęć. Ale przecież równolegle od romantyzmu pojawia się idea, że lud i naród to jedno, że korzenie kultury tkwią w wierzeniach gminu, w pieśni gminnej, ale też w ludowych tradycjach, wierzeniach. Na tym właściwie bazowała w dużej mierze wielka literatura Adama Mickiewicza. U Norwida pojawia się postulat, że ludowe należy podnieść do ludzkiego, a więc do takiego uniwersalnego idiomu. To w romantyzmie zatem tkwi wiele pomysłów, które potem eksplorować będą artyści młodopolscy. Także idea ożywienia rzemiosła ludowego, które pod koniec XIX wieku urasta do rangi takiego nowoczesnego stylu narodowego. Te ludowe korzenie to bogactwo różnych tradycji. Rozumiemy tę ludowość na takich dwóch poziomach. Z jednej strony w takiej warstwie etnograficznej, tak, czyli fascynacji obyczajowością, kolorowym strojem, tańcami, obrzędami. I tutaj szeroka panorama, tak od bronowickich motywów, które pojawiają się u Aleksandra Gierymskiego, przez Wołyń, Podole, Ukrainę Józefa Chełmońskiego, Podhale, Władysława Jarockiego, Witkiewicza czy Ślewińskiego, ale też region Pokucia w Karpatach Wschodnich, w Galicji Wschodniej, który też do właściwie II wojny światowej znajdował się w granicach Rzeczpospolitej. Ale jest też ta druga warstwa, może trudniejsza do wychwycenia, czyli taka warstwa mityczna, przekonanie, że to właśnie w ludzie tkwi ta prawda starowieku, to co prawdziwe, autentyczne, jakby niewzruszone, co stanowi jakby istotę, głębię pewnego rodzaju tak sztuki, jak i życia. I to akurat na wystawie francuskiej w Żółtych Odcieniach była sala, w której dało się słyszeć naprawdę głębokie westchnienia publiczności. Przy tej okazji też dodam, że, bo mamy akurat zdjęcie z Józefem Chełmońskim i jego babim latem po skandalu w warszawskiej Zachęcie, artysta udał się do Paryża, że wiele z tych obrazów wróciło do Francji, bo one w XIX wieku były prezentowane na wielu wystawach, salonach. No w ostatnim czasie Iwona pracowała nad katalogiem wystawy zorganizowanej w 1900 roku przez Georgesa Petita, sztuki, znaczy w galerii Georgesa Petita, przez środowisko Polonii francuskiej. I okazuje się, że wiele z naszych obrazów było prezentowanych na tej wystawie sztuki polskiej, gdzie we wstępie zastanawiano się nad geniuszem malarstwa polskiego. I jeszcze jedna uwaga ogólna. Malarstwu we Francji towarzyszyły, można powiedzieć, krajobrazy muzyczne. Muzyka Szymanowskiego, Moniuszki, Chopina, Paderewskiego. Na naszej wystawie jest tylko jeden taki symboliczny motyw, bo znowu naszej publiczności nie musimy już tak bardzo zapoznawać z naszą tradycją muzyczną. Tym symbolicznym motywem i taką ramą dla wystawy jest fragment symfonii Polonia Paderewskiego Andante. Paderewskiego, który jako wielki mąż stanu przyczynił się do odzyskania niepodległości.
A taka jest właściwie rama czasowa naszej wystawy od późnego romantyzmu do młodej Polski. Proszę Państwa, oczywiście o każdym z tych rozdziałów, tych podrozdziałów, wątków można by naprawdę bardzo dużo mówić. W katalogu, który towarzyszy tej wystawie, polskim katalogu, jest kilka esejów wstępnych oraz bardzo takie naprawdę głębokie, na tyle mogliśmy wszyscy i umieliśmy, wytłumaczenie, też komentarz do każdego dzieła. Więc jeśli po prostu nie sposób, to wszystko jakby tak Państwu dzisiaj za dużo tych informacji przekazać, bo też nie chcemy, żeby ta może nadmierna ilość szczegółów przeważyła nad jakby całością. Ważne jest też, że tutaj nasi koledzy też z Francji niesłychanie wrażliwi na kwestie artystyczne, bardzo szybko wyłapali też właśnie związki, szczególnie Chełmońskiego, na przykład z w ogóle nurtem naturalizmu w literaturze i w malarstwie. I w związku z tym nagle okazało się, że właśnie ten nasz kolega Francuz, pisząc noty, bo niektóre noty pisali nasi francuscy koledzy, on właśnie od razu, analizując przed karczmą Ruszczyca, zacytował fragmenty z Zoli, z jednej z jego powieści, umieszczając to właśnie od razu na gruncie naturalizmu. I to jest jeszcze jeden dowód, że polscy artyści, tak jak polscy literaci, oni nie funkcjonowali w próżni. Oni byli doskonale zorientowani, co się działo, co się czyta, co się maluje, gdzie się to maluje. Również my tu unosimy się tak z Agnieszką wysoko przez ten naród, tak nad ziemią, ale ci artyści jechali do Francji za chlebem również, dlatego że w Polsce nie było, była, ale dość późno, kiedy Matejko założył, jak była Akademia Krakowska i najpierw była szkoła Matejki, a potem zrobiło się z tego, była już akademia, więc można powiedzieć, to było właściwie jedyne miejsce, gdzie polscy artyści mogli się kształcić, jeśli chodzi o studia wyższe. Natomiast zarówno w Warszawie była tylko szkoła sztuk pięknych, zresztą zamknięta po powstaniu styczniowym, ponieważ większość uczącej się tam młodzieży poszła po prostu do powstania styczniowego. W związku z tym zostało to zamknięte. I w Warszawie dopiero w 1904 roku powstała też Szkoła Sztuk Pięknych Wyższa. Powstawały oczywiście z różnych inicjatyw społecznych też uczelnie wyższe, jak Wawelberga na przykład. Także my pod tym względem mieliśmy zdecydowanie ciężej. Tu możliwość kształcenia się w Polsce, stąd też te artystyczne podróże, które dawały, tak jak choćby Chełmońskiemu, naprawdę niezły zarobek. Godebski, Cyprian Godebski, który był wybitnym rzeźbiarzem polskim. No, on potem bardzo jakby wrósł we francuski grunt, ale jednak był ogromnie związany z Polską. I w związku z tym, że musimy po prostu za każdym razem pamiętać, że też ci artyści właśnie udawali się do tych różnych ośrodków. My będziemy tu mówić, tutaj jest choćby Ruszczyca, fragment tak zwanego starego dworu, to jeszcze XVII-wieczny dwór rodziny Ruszczyców na Wileńszczyźnie, który z kolei studiował w Akademii Petersburskiej i który wyniósł stamtąd zupełnie inne rozumienie koloru i jego funkcji, inny sposób organizacji przestrzeni i przede wszystkim napięcia, które w obrazie jest. I ten rozdział, który nazwałyśmy Dom jako ostoja polskości, oczywiście powtarzamy na obydwu, na naszej polskiej wystawie też, bo chodziło nam o to, przynajmniej jeśli chodzi o Francję, żeby podkreślić, że w warunkach kraju, no przede wszystkim zaboru pruskiego i zaboru rosyjskiego, była ogromnie utrudniona możliwość
zdobywania edukacji w języku narodowym. Co więcej, był zakaz posługiwania się językiem polskim, zarówno w urzędach i szkołach niemieckich, to szczególnie po, nazwijmy to, reformach Bismarcka, jak i w zaborze rosyjskim, gdzie jeszcze do tego była no po prostu szalejąca cenzura. Pierwsze legalnie przywiezione heliograwiury czy ryciny Grotgera dotarły do zaboru rosyjskiego w 1911 roku. Wcześniej one były wszystko nielegalnie przewożone. Więc ten, bo Francuzi też byli bardzo zdziwieni, kiedy mówiłyśmy im, że właśnie te kwestie językowe, no to jak to nie można było używać języka polskiego, no nie można było. No i wreszcie dział, który nazwałyśmy odkrywaniem pejzażu, który jest też opowieścią o tym, jak malarstwo krajobrazowe asymiluje różne europejskie tendencje, różne europejskie nurty, a jednocześnie w tymże krajobrazie polskim, tym krajobrazie czasami, który powstawał we Francji, jak tutaj Dropie Chełmońskiego, a zawsze robi wrażenie, jakby to były polskie łąki. Jest ten rodzaj nostalgii, ale jednocześnie jest też zupełnie nieprawdopodobne uwrażliwienie na kolor, na zestawienie tych barw, właśnie na taki emocjonalny przekaz, bo ten krajobraz służył również przekazywaniu pewnych treści, nazwijmy to, patriotycznych. To była wówczas normalna, powiedziałabym, zasada panująca zresztą od romantyzmu, że malujemy to, co mamy w kraju. Nie jeździmy już do Włoch. To już nie jest konieczne. Owszem, no byli tacy, co jeździli, ale malujemy rodzimy krajobraz, to jest we Francji, to jest w Rosji, w Wielkiej, znaczy w Anglii, wszędzie po prostu, w Ameryce też. I ostatnia część naszej wystawy zatytułowana Młoda Polska, w której z jednej strony chcemy pokazać, jak malarstwo polskie wpisuje się w te międzynarodowe tendencje, ten zryw, jakim jest ruch młodych pod koniec XIX wieku, bo przecież równolegle rozwija się młoda Skandynawia, młode Niemcy, ta deklarowana, artykułowana w dobitny sposób w programach chęć zerwania, wyjścia w przyszłość, stąd hasła secesji, młodości, nowości, zerwania z konwencjami akademickimi, z utrwalonymi także konwenansami, pewnymi zachowaniami czy postawami artysty, ale z drugiej strony ten drugi człon Polska jest ciągle bardzo żywy i to widać już w programie Młodej Polski wyrażonym na łamach krakowskiego życia w 1998 roku przez Artura Górskiego, który pisze: sztuka polska musi być na wskroś polska. Żądamy od artystów naszych, aby byli polscy, bo jeśli stracą polskość, jeśli sztuka polska straci polskość, straci tym samym siłę, wartość i swoją rację bytu. I tutaj tak przewrotnie zderzamy ten ciągle romantyczny rdzeń młodopolskiej sztuki w wydaniu Malczewskiego, jego właśnie Polonii skutej kajdanami na tle wielkopolskiego krajobrazu okolic Rogalina, bo Malczewski na zaproszenie hrabiego Edwarda Raczyńskiego bywał w Rogalinie. To jest figura Stańczyka. Notabene tutaj jako ciekawostka w trzeciej dzielnicy Paryża francuski muralista Philippe Boyard naszego Stańczyka w wielkim formacie, Matejki, naszego Stańczyka Matejki, tak, namalował, ale tu w wydaniu Wyczółkowskiego. To wreszcie Wyspiański,
jeden z najważniejszych polskich artystów, który właśnie dekonstruuje narodowe mity tak w swojej literaturze, jak w swoim malarstwie niezwykle złożonym, wysublimowanym, trudnym. Tutaj jeden z takich symboli, jakim jest Wawel, to ta sfera narodowego właśnie sakrum, do którego także przymierzał się Malczewski, tak w literaturze, jak w swoich działaniach plastycznych, zmierzając do rozbudowy Wawelu na kształt Akropolu wspólnie z architektem Władysławem Ekielskim. Ale z drugiej strony tacy artyści jak Wojciech Weiss czy Witold Wojtkiewicz, których nie sposób zamknąć w tym zaklętym kręgu polskości, bo jest to właśnie sztuka, która się wyrywa ku uniwersalnym problemom w duchu manifestu Confiteor Stanisława Przybyszewskiego, który pisał, że sztuka to kosmiczna i metafizyczna siła, który odwoływał się raczej do intuicji i subiektywnych mocy artysty, a nie powinności narodowej czy jakichkolwiek innych utylitaryzmów. Można byłoby powiedzieć, a tutaj jeszcze na zakończeniu wystawy francuskiej znalazł się wielki, wspaniały pastel Leona Wyczółkowskiego, Rycerz, który nie mógł ze względów konserwatorskich przyjechać do Warszawy, ale to też jest wspaniała, taka plastyczna figura, bardzo silnie zakorzeniona w polskim myśleniu. Ten husarz robił furorę we Francji, same te skrzydła jakby budziły takie właściwie skojarzenie z jakąś wschodnią magią. I tutaj chcemy pokazać, jak właśnie silnie naznaczona jest jeszcze sztuka przełomu XIX i XX wieku tymi problemami narodowymi. Na wystawie w Muzeum Narodowym my kończymy tę naszą wspólną polsko-francuską opowieść o sile polskiej sztuki obrazem Zbigniewa Pronaszki w sadzie. Bo Państwo doskonale wiedzą, że ta młoda Polska z tymi swoimi, w cudzysłowie, szaleństwami, z Przybyszewszczyzną, z młodym Weissem, który właśnie, jak wiadomo, był pod wpływem Przybyszewskiego, ale też wszystkie te nastroje Kazimierza Przerwy Tetmajera, hymny Kasprowicza i cała, i Wyspiański też w swoich dramatach, to jakby zamyka taki etap stałego powrotu i stałego drążenia kwestii narodowych, społecznych, bo to bardzo często było razem połączone i powinności artysty. Sztuka w Polsce, sztuka we Francji, bo na emigracji było bardzo wielu polskich artystów i zostaje jakby, porzuca w pewnym momencie, szczególnie z chwilą odzyskania niepodległości, porzuca tę swoją rolę takiego duchowego przywódcy, czy też osoby, która nie tylko przywódcy, ale też i pewnego takiego krytyka i idzie w stronę już całkowicie malarskości właśnie w takim duchu, jak ten ostatni obraz na wystawie, kończący tutaj u nas wystawie, obraz w sadzie Pronaszki, ale też w duchu właśnie potem polskiego koloryzmu, bo te korzenie, ta ilość artystów polskich, którzy we Francji się kształcili, tam przecież pojawi się formizm, a więc taka odmiana, jakby ekspresjonizmu europejskiego, ale potem, można powiedzieć, zastanawiamy się, jeśli spojrzymy jeszcze raz na takie dzieło Wyczółkowskiego, czy na dzieło Wyspiańskiego, czy na dzieło Malczewskiego, to widzimy, że nie ma kontynuatorów później. Nawet jeśli jest jakieś napięcie w tym dziele, to jednak jest to zupełnie inny rodzaj sztuki. No to bardzo, bardzo Państwu dziękujemy
za zaproszenie nas, za przyjście, za wytrwałość, cierpliwość. No i odpowiemy z Agnieszką, jeśli będą jakieś pytania. Życzymy Państwu właśnie wzruszeń i wstrząsów ale nie w obliczu prawdziwych obrazów w galerii, a nie reprodukcji.